Na problemie szpitala własku Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę już w trakcie kontroli przeprowadzonej 5 lat temu. Obecna pokazała, że po 10 latach od podpisania umowy na dzierżawę placówki prywatna firma wciąż nie utworzyła w niej oddziału ratunkowego, stacji dializ i rezonansu magnetycznego, a oddział ginekologiczno-położniczy został zlikwidowany. Spółka Szpitale Powiatowe zamiast rozszerzyć świadczenia dla pacjentów, Ograniczyła ich zakres, nie modernizowała także i nie doposażała placówki w deklarowanym zakresie. Powiat łaski nie tylko spółki z tego nie rozliczał, ale też z opóźnieniem waloryzował jej czynsz. Ograniczone możliwości egzekwowania zapisów umowy wynikały z tego, że nie przewidywała ona kar umownych i, choć przyjęto stosowne aneksy, w okresie objętym kontrolą Najwyższej Izby Kontroli umowa wciąż nie zabezpieczała w pełni interesów mieszkańców powiatu.